Sieć Wi-Fi w miejscach publicznych, czyli tak zwane publiczne hotspoty, są bezpieczne w ograniczonym zakresie. Istnieje ryzyko, że hakerzy, czy też osoby, które chcą wykorzystać nasze dane osobiste, będą sami tworzyli sieci niezabezpieczone, podszywając się pod różnego rodzaju nazwy kawiarni, czy też nazwy punktów publicznych, takich jak dworce czy lotniska, i udostępniać sieć po to tylko, żeby pozyskać dane. Musimy kierować się tutaj zwykle zasadami zdrowego rozsądku i pewnym podejściem do bezpieczeństwa informacji, które przekazujemy poprzez telefony czy przez komputery przenośne w takich sieciach. Nie korzystamy z usług banku, nie logujemy się do krytycznych naszych portali, jeśli korzystamy z publicznej, niezabezpieczonej sieci. Najlepszą metodą na zabezpieczenie swojego połączenia w publicznej sieci internetowej jest skorzystanie z wirtualnej sieci prywatnej, tak zwany VPN. Jeśli zainstalujemy na swoim telefonie czy też komputerze przenośnym aplikację typu VPN, będziemy mogli połączyć się z siecią prywatną, na przykład naszego pracodawcy czy też usługodawcy internetowego, i poprzez tą sieć prywatną korzystać z internetu. Jest to dużo bezpieczniejsza forma niż bez zabezpieczeń jakichkolwiek. Drugą formą zabezpieczenia naszego połączenia jest chociażby na komputerach przenośnych skorzystanie z różnego rodzaju firewalli czy też zabezpieczeń, które wynikają z osłon typu oprogramowanie antywirusowe.